przy tym uczynku mam takie, takie wspomnienie w sobie, że Jezus, kiedy wołał pierwszych apostołów za sobą, to im uczciwie powiedział, że nie będzie miejsca często, gdzie wygodnie sobie pośpicie, że Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie może głowę skłonić. Zaświadczam, że te słowa są prawdą. Jest też taki moment, bardzo lubię w Ewangelii, kiedy Jezus mówi tak fajnie, tak zapraszająco: przyjdźcie do mnie wszyscy. Nie, mam dom, a w tym domu jest mieszkań wiele. Nie wiem, dlaczego zbijam ze sobą te trzy fragmenty Jezusowych wystąpień, ale tak jakoś mi się po prostu kojarzą. Podróżnych w dom przyjąć. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? On im odpowiedział: chodźcie, a zobaczycie. Jezus wędrował z miejsca na miejsce. Kiedy apostołowie, jego uczniowie poszli do różnych miejscowości, to mieli wchodzić do domu, gdzie ich przyjmą. Jeśli dom zasługiwał na to, mieli zostawić błogosławieństwo. Jeśli nie, wyjść z niego, błogosławieństwo do nich by powróciło, strząsnąć proch z nóg i pójść dalej. Podróżnych w dom przyjąć. Uwielbiam czas pielgrzymek, zwłaszcza tych pieszych na Jasną Górę, kiedy człowiek idzie i musi prosić o nocleg. Czasami śpi na sali, ale też pragnie się wykąpać i chodzi i szuka. Przepraszam, czy mogę wejść i skorzystać z łazienki? Czasami słyszymy: oczywiście, bardzo proszę, ale też zdarzają się sytuacje, kiedy mówią: nie, mamy remont. Ten remont trwa przez kolejne 10 lat. To nie ja jestem tym, który przyjmuje. To ja jestem tym, który jest przyjmowany. Tak to widzę u siebie. Jezus na mnie czeka. Zaprasza. Przyjdź. Ewangelia uczy, że rzeczywiście jest tak, że w tym domu błogosławieństwo może przyjść, ale może ono wrócić. Czasem się nie zastanawiamy nad tym, kto w ten dom nasz może wejść. Chociaż to nasze polskie przysłowie jest piękne. Gość w dom, Bóg w dom. I może przy tym uczynku warto sobie o tym przypomnieć, że kiedy ktoś do mnie przychodzi, to przychodzi sam Pan Bóg. Przyjąć kogoś pod swój dach. Każdy z nas marzy o tym, by był człowiekiem przyjętym. Byśmy byli ludźmi, których drugi człowiek zaakceptuje. I wiemy, że pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Pierwsze wrażenie. Bo określa to, kim ty jesteś, jakim jesteś człowiekiem. Jeżeli będziesz kipiał pychą, to odtrącisz, ale też zostaniesz odtrącony. Jeżeli będziesz chciał przyjmować przede wszystkim Boga do swojego serca, to wtedy ten Bóg da ci odwagę, byś przyjmował drugiego człowieka, ale też potrafił go zmienić i zmieniać twoim postępowaniem, przykładem własnego życia. Trzeba się odważyć. Trudno jest podróżować, kiedy masz wygodny dom, ciepłe łóżko, kiedy masz wszystko u siebie poukładane, to wtedy chcesz trzymać rękę na pulsie i trudno jest ci wyruszyć w nieznane. Ale po co? Ale z kim? Ale gdzie ja będę spać? Ale w takim standardzie? Pokój, jedynka, najlepiej z łazienką. Bez łazienki nie. To wolę zapłacić więcej, ale nie. Trudno jest wyruszyć w drogę, kiedy ma się swój światek poukładany. Trudno jest wtedy uwierzyć, że ktoś na ciebie czeka, żeby cię przyjąć. Dzisiaj często zarzuca się księżom, kościołowi niesamowite budynki, budowle, mieszkania. Może coś w tym jest, ale myślę, że bardziej trzeba spoglądać zawsze na siebie, swoje mieszkanie, patrzeć, jak ono wygląda. Czy jestem w stanie do niego kogokolwiek wpuścić? Dom zawsze może różnorodnie wyglądać. Ale dom ma być miejscem, do którego każdy może wyjść. Każdy może wejść. Każdy może sobie wziąć, co chce. Każdy może zobaczyć. Ja myślę, że chciałbym, aby
to miejsce, gdzie mieszkam, bez względu jak ono będzie wyglądało, było miejscem, do którego każdy będzie mógł wejść. Żeby każdy w nim mógł znaleźć schronienie. Przyjąć kogoś pod swój dach. Myślę, że dzisiaj warto ten piękny dom, który chcemy tworzyć każdego dnia, przenieść na obraz Kościoła. Bo Kościół to też dom, to też rodzina. Bo ja i ty we wspólnocie Kościoła stanowimy jedną rodzinę. Ale zobaczmy, że czasami na tej mszy świętej w naszych sercach nie ma miejsca dla tego, który siedzi obok. Bo gorzej jest ubrany, bo może gorzej troszeczkę pachnie. Nie ma miejsca, bo może mnie denerwuje, może za głośno śpiewa, a może po prostu przychodzi, bo dziś mnie dotknął, rozwalił mi coś w sercu, skrzywdził mnie. Dlatego mówię sobie, to nie jest jego miejsce. Uczyć się przyjmować drugiego człowieka, wpuścić go pod dach swojego serca. To dzisiaj sztuka. I sami siebie może będziemy mieli opory. Ale jeżeli pozwolisz, by Chrystus w tobie zamieszkał przez sakramenty, to wtedy będziesz miał odwagę przyjąć cały świat, bo zobaczysz, że on nie jest straszny, a jest piękny. Że ten drugi człowiek, który potrzebuje pomocy, to też jest Bóg, który do ciebie przychodzi, ukryty, bo Chrystus mieszka w tobie i we mnie. Czy jednak ja to dzisiaj jeszcze potrafię zobaczyć, potrafię tą prawdę przyjąć? W swoim życiu sam doświadczyłem kilku sytuacji. Z jednej strony takiej, kiedy otrzymywałem dom, nocleg, kiedy byłem na pielgrzymce, kiedy gdzieś jechałem. Były też sytuacje, kiedy nie miałem się gdzie podzieć, nawet płacąc. A jednak to wszystko uczy być przyjętym i nieprzyjętym. Czasem mi zdarzyło się, że kogoś przyjąłem do swojego domu. Do mnie często wiele osób przychodzi, nawet kogoś nieznajomego. I chyba było to ze względu na Ewangelię. Właśnie tą, jeśli co uczynicie dobrego, że macie przyjąć tych, którzy do was przychodzą. Myślę, że gdyby nie Ewangelia, to niejednokrotnie bym odmówił. I kiedy nie żyję Ewangelią, to może jeszcze za mało we mnie jest tego Bożego Ducha, Bożej miłości. I na koniec taka fajna historia, którą mój kolega często powtarzał. Niedługo Wigilia. Jest piękna tradycja pustego miejsca. Jest taka historia o pewnym wędrowcu, który chodził od domu do domu, pytał się, czy w waszym domu jest tradycja pustego miejsca, czy przyjmiecie podróżnego? I w jednym domu usłyszał odpowiedź, jest tradycja i tradycją zostanie. I w tym momencie drzwi zostały zamknięte przed jego nosem. A u ciebie w domu, w twoim sercu, to tradycja, zwyczaj, a może codzienna rzeczywistość przyjmowania Boga i drugiego człowieka? Już niedługo święta. Bóg chce zamieszkać w moim życiu. Podróżnych w dom przyjąć.